Zdrowia. W ciekawych czasach żyjemy, żeby Indianka socjalistka i stary Żyd socjalista byli kandydatami na prezydenta United States of America, czyli Stanów Zjednoczonych Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No YouTube i CNN się postarał. YouTube kasował wszystkie filmiki ludzi, którzy starali się, no ogłaszali się dużo wcześniej. Będziemy komentować na bieżąco to, co się dzieje. Wszyscy kandydaci partii republikańskiej. No a tu nic. Prawa autorskie CNN wymagał od YouTube, żeby YouTube przycinał. No i wszystkie filmiki były kasowane. No oczywiście do tego stopnia CNN się reklamował, że jak pili wodę czy tam kawę, no to kubeczki były z napisem CNN, czyli było Clinton News Network. No tak nazywali w 2016, no bo socjalistyczny kanał CNN, no to już nie może być bardziej socjalistyczny, a teraz kasę kapitalistycznie robi i nie pozwoli zarabiać malutkim ludzikom, malutkim kanałom. Wydawałoby się, że wszyscy socjaliści to są za tym, żeby popierać młodych ludzi, młodych, małe kompanie, które będą komentowały tu i tam. No w sumie tylko obserwując to, co się dzieje. A tu nie, CNN likwidowało. Także Polacy, nie ma powodu, jeżeli głosujecie w Ameryce, jeżeli macie obywatelstwo i głosujecie, żebyście głosowali na socjalistów. Szczególnie na socjalistów, na Indiankę. Dlaczego Indiankę? No Indianka dlatego, że ona, żeby się dostać na Harvard, no to powpisywała, w ogóle żeby się na uczelnię dostać, no to wykorzystała coś takiego w Ameryce, jak są punkty za pochodzenie. No punkty za pochodzenie i się wpisuje. No i na pierwszym miejscu to jest to, jeżeli byłoby się Indian i z pochodzenia Indianką, no ale tych z łukami, a nie z kropkami na czole, no to dostaje się ekstra punkty. No i Elizabeth Warren właśnie, ona podawała się. No później chyba z pół roku temu starała się udowodnić, że faktycznie jest Indianką, no ale to jest, okazało się, że to mniej niż jedna tysięczna w zasadzie zawartość DNA pokazuje, że to by było 6 albo 7 pokoleń do tyłu, jeżeli byłby tam jakiś Indianka skład czy Indianin. Także w ogóle jeden wielki obciach, no i ona to jest bardzo dla niej takie czuły punkt. Drugi to jest Bernie Sanders. Bernie Sanders, on ciągle tylko siedzi i krzyczy i wykrzykuje i mówi, że socjalizm działa, że zawsze będzie działał i że dla ludu pracującego miast i wsi. No a on jest w zasadzie milionerem. On ma w Waszyngtonie, w stolicy ma chałupę, w Vermont pod Kanadą ma chałupę, no i gdzieś tam jeszcze w Karolinie ma chałupę, także ładnych parę milionów w samych domach. No pensje jako przedstawiciel kongresu, no to też ma swoją, tam chyba 170 tysięcy, no ale on jest dla malutkich. Socjalista do tego stopnia, no żydowskiego pochodzenia, Bernie Sanders Piasecki, tak, bo Sanders, Sand to jest piasek, Sanders to jest Piasecki. No jego brat jest politykiem dla odmiany w Anglii. No i on całe życie był socjalistą. On ciągle był wkurzony i on ciągle za socjalizmem walczył, ale dobrze żył na tym. W Ameryce to mu się bardzo wygodnie żyło. On na swój ślub to pojechał do Rosji. On na swoją podróż miodową, na miesiąc miodowy właśnie pojechał do Rosji. Także z krwi i kości żydowski socjalista. No także Polacy, jeżeli głosujecie, unikajcie socjalistów. Nie po to wyjeżdżaliście z Polski, z PRL-u, żeby głosować na socjalizm w Ameryce. Bernie to jest ciekawy, no bo w 2016 roku przegrał, no i teraz znowu podchodzi do tego samego wyścigu, a on już ma coraz więcej lat. No i co on krzyczy? No wszyscy obiecywali wszystko za darmo, przede wszystkim opiekę społeczną. No i do tego jeszcze tłumaczyli, że opieka społeczna to musi być taka, żeby likwidować
opiekę prywatną. No to już jest zamordyzm, to już jest totalitaryzm, to już jest kompletny komunizm, żeby niszczyć prywatny biznes, prywatne instytucje, prywatne biznesy jakieś komercyjne, żeby wprowadzać państwowe. No to jest właśnie ta makabra. No i nikt nigdy nie mówi, jakie to będą podatki, żeby to było wszystko za darmo, tak? No wiadomo, że żeby było coś za darmo, no to musi być opodatkowane w zasadzie do kości. I oni tłumaczą, że jest lepszy, dużo lepszy niż prywatny, będzie lepszy. No tyle tylko, że im się myli ilość i jakość. No bo niestety, jeżeli ilość będzie taka, że wszyscy będą mieli, no to wiadomo, że jakość wtedy spada. W Ameryce przeszczep, powiedzmy całkowity przeszczep kolana, no to ludzie są w stanie załatwić w ciągu 2-3 tygodni, mają prześwietlenia, MRI, mają badania, mają spotkania, później lekarze to robią, przeszczepiają, ludzie są krótko w szpitalu, 2-3 dni, no ale dlatego są krótko, no bo się szpitale się boją w zasadzie tych infekcji bakteryjnych, bo w tej czystości w szpitalach, jaka jest, no to te bakterie się uodparniają na te wszystkie antybiotyki, także, że ludzie są w zasadzie wychodzą ze szpitala po 3 dniach, powiedzmy po 2 nocach, czyli rano operacja, cały dzień, noc, cały dzień, noc, no i znowu pod wieczór wypisują. No tyle tylko, że później przychodzą rehabilitanci co 2 dni, powiedzmy, później znowu się można pojechać na rehabilitację, także to trwa obsługa. Opieka ta lekarska jest powiedzmy 2-3-4 miesiące aż do wyzdrowienia. No ale wszyscy ci komuniści krzyczeli za zdrowiem, z opieką zdrowotną dla wszystkich, za otwartymi granicami, za zlikwidacją policji i powiedzmy wszystkich tych, którzy sprawdzają granice. No dlaczego? Dlatego, że większość tych ludzi, którzy przyjeżdża z Ameryki Południowej, po prostu będzie głosowała na demokratów. Oni obiecują dekryminalizację, powiedzmy, przekroczenia granicy. No bo teraz same przekroczenie granicy to jest przestępstwem. No i dlatego za to przestępstwo to powiedzmy rozdzielają tam dzieci od rodziców, no bo jakaś tam kara ma być. No obiecują wszystkim darmowe szkoły, no przede wszystkim nielegalnym emigrantom. Jest jakaś taka paranoja, że obiecują więcej ludziom spoza Ameryki niż samym Amerykanom. Że po prostu ta kasa, którą chce wydawać, patrzą się na tych, którzy przyjdą, którzy będą głosować do końca życia, którzy będą głosować. No cała ta debata, oni wiedzieli, że w zasadzie z Trumpem nie wygrają, bo to jednak 60 milionów ludzi głosowało na Trumpa w 2016. No i będzie głosowało jeszcze więcej w 2020, szczególnie po tych wariatkach, które się dostały do kongresu, do Izby Reprezentantów. No i jest ta desperacja. Wszyscy się przerzucają w zasadzie socjalistycznymi rozwiązaniami, czyli głównie rozdawaniem. No ale Amerykanie nie są głupi. Amerykanie nic nie mówili, bo ta poprawność polityczna w zasadzie przez ostatnie 20 lat, no to zlikwidowała wolność swobodnej wypowiedzi. No ale głosują swoimi decyzjami. Jeden z tych demokratów, no to jeszcze był na tyle tam rozważny, że mówił, że prawdziwe rozwiązania są ważne, a nie bajki. Czyli pięknie podsumował to, co Sanders opowiada, czy Warren, Indianka opowiada, no bo to są wszystkie bajki, to są po prostu gruszki na wierzbie. Warren to ona ciągle krzyczyła, że będziemy walczyć, czyli ona jest tak blisko do tych komunistów za cara, którzy i w zasadzie mówili, będziemy strzelać. O co tu jest walczyć? W demokracji to powinno się rozmawiać, w demokracji to powinno się dyskutować, a ona po prostu wychodzi i jak Lenin, jak Stalin, jak Trocki mówi, że będzie walczyć. No i to właśnie to jest to lewactwo, że oni ciągle chcą walczyć, że oni chcą likwidować, oni chcą niszczyć
zamiast się dogadywać w demokracji i po prostu być, powiedzmy, kompromis. Kompromis no to jest wtedy, kiedy obydwie strony są jednakowo wkurzone, a ona po prostu przedstawia, socjaliści to przedstawiają to, że muszą wygrać. Ta druga strona musi być w zasadzie fizycznie wyeliminowana. No, śmieszne jest to, że Donald Trump to tamto, Donald Trump, i to 300 razy tak powiedzieli nieustannie, wszyscy z nich mówili po ładnych kilkanaście razy ciągle Donald Trump. Także to widać, oni mają po prostu już jakąś obsesję psychiczną i to już jest jakaś choroba psychiczna. No obłęd lewactwa amerykańskiego. Cała ta debata wyglądała jak jedna skłócona rodzina, no ale jedyne co, to nie wspominali, o ruskich agentach, no bo to przez ostatnie 2,5 roku to były różne komisje, tam Mueller Report, to wszystko było przez 2,5 roku. Ruskie połączenia, ruscy agenci, Trump i agenci sowieci, tak nieustannie. Nic nie powiedzieli, nie wspomnieli słowa o ruskich agentach. Czyli nie było nic krzyku na tym, żeby wysłać ją do domu. No ale o co to chodziło? To chodziło, że Trump powiedział do jednych z tych kobiet z kongresu, z Izby Reprezentantów, no tych czterech, które plują na Amerykę. Są cztery kandydatki. Jedna to jest muzułmanka z Somalii, druga jest z Puerto Rico, taka 30-letnia, socjalistka, hardkorowa. Ilhan Omar, no to jest muzułmanka, nienawidzi Żydów, katolików i Ameryki. Ocasio-Cortez też nienawidzi, jest następna, no i są jeszcze dwie, też jedna muzułmanka, a inna z Jamajki. Z Jamajki to powiedziała, że na Jamajce to wszyscy palą marihuanę, to jej ojciec po prostu się wstydził za nią. W zasadzie to nie wspomnieli, bo Trump powiedział, że wysłać ją do domu. No tyle tylko, że socjaliści jak zwykle przekręcą. On powiedział, jeżeli nie lubisz Ameryki i masz ją w dupie i nienawidzisz Ameryki, no to wróć do domu, tak? No a socjaliści towarzysze mówią, że Trump powiedział, że on nie ma prawa mówić, żeby ona jechała do domu. No dlaczego nie ma prawa? Jeżeli przyjechała z Somalii jako córka komunistów, których wygonili z Somalii, znaleźli swobodę w Ameryce i ona przyjechała do Ameryki i nienawidzi Ameryki, no to oczywiście niech spada do swojego kraju. Albo się przyjeżdża do nowego kraju i się akceptuje i w zasadzie aprobuje, no i jest się lojalnym dla tego nowego kraju. A jak się nie jest lojalnym, no to spieprzaj, no wracaj do swojego, nie buduj tego swojego tutaj, tak? No bo rodzicom się nie udało komunizm zbudować, to oni starają się zbudować komunizm w Ameryce. No i nie było Bidena. Biden, no to czyli ten vice prezydent za Baracka Obamę, no to on w zasadzie się już spalił. Ciekawa sprawa jest też, że znienacka w Ameryce zaczyna się pojawiać coś takiego, takie określenie jak konserwatywny demokrata. Konserwatywny demokrata. No to jest dlatego, że cały ten, wszystko się w zasadzie przesunęło. Kiedyś to był powiedzmy demokraci typu Kennedy i tak dalej, no to oni byli demokratami takimi jak dzisiejsi republikanie. No i teraz właśnie konserwatywni demokraci. Bardzo, bardzo wyjątkowy jakiś dziwny stwór. No, ale politycy demokratów, no to 80% to oni w zasadzie mają w nosie obywateli amerykańskich, mają w nosie wszystkich tych wyborców. Oni przestali już patrzeć na robotników, na chłopów, na jakieś biedniejsze warstwy. Oni postawili na zboczeńców, na emigrantów. No i postawili w zasadzie na to, że ci, co mieszkają w Ameryce, obywatele amerykańscy, nie mają nic do powiedzenia.
Także to jest po prostu koryto, koryto, koryto. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz? Też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. Tu jest guziczek do subskrypcji. Można nacisnąć dzwoneczek, dzyń, dzyń. Wysyłajcie pytania, wysyłajcie odpowiedzi, sugestie. Polecajcie, gdzie się da. Polecajcie na Wykopie, na Facebookach. I do następnego.